Wezmę sobie tutaj, dam plusa. No i liczymy, że tym razem podziemia będą bardziej przychylne, nie? A będzie chciał biolinować. Kasa, artefakt. Nie wiem, ile tutaj mamy. 2,7. 2,7. Czy ja biorę. Czekaj, 1,5. Tak, 2,7. Czy ja biorę item, czy ja biorę kasę? Item chyba, co? Czy kasę? Wezmę kasę. Dobra, jakie fan. Za dużo ruin, które masz łatwe. Wiesz co, tu chodzi o to, żeby bunkier dobrze przelecieć. Czyli kupić strażnika, zrobić tam hol, zebrać całą manę, nie? O to chodzi tylko. O tego wolę kasę. Burzaki z tamtej strony. Burzaki z tamtej strony. Wygląda, jakby miał szybko stąd wyjść. No teraz tylko pytanie, gdzie mamy scrolle. Teraz jest tylko pytanie o to, gdzie mam scrolle, bo jeżeli miałbym blisko scrolle, mógłbym to grać w ten sposób. Bardzo szybkie wyjście bym miał. Elemental konflikt pod chałupą. Teraz tylko pytanie o scrolle. No jeżeli mam tu scrolle, to nie jest niegrywalna mapa, szczerze. Czy to jest grywalne? No musiałbym iść teraz na sam dół. Musiałbym iść na sam dół. Burzaki kupię. Czy to jest grywalna gra? Nie wiem. No bo schodzę. Nie, to jest jedynki. But let me check. Dobra, dobrze zrobiłem, zajebiście zrobiłem. Dobra, ciach. Pytanie, co jest na górze. Scouting. Pach. Dobra, rotacja. Świetna wręcz. Dobrze, git. Kebab dla widzenia. Raczej nie będzie kebaba. Bo widzę, że możemy się stąd szybko uwinąć. Czyli dobieramy to. 1 many minus będę miał. Tam, 1 mana minus. Będziemy polować na zewnątrz. Biorę scrolla, biorę jeszcze te resztki armii. Dobra, ciach. Drewno nie będę miał. Drewno na zewnątrz szukane. 1-1-3 wyjście. Do bonus speed, zajebiście. Dużo burzaka, szczerze. Dużo burzaka, szczerze. Bardzo mi się to podoba. You made it. Yeah. Dobra, git. Fajne siano. Magię chcemy kupić. Mam blesa już. Jakbym apnął burzaki tu. Albo kupił po prostu burzaki. Wydaje mi się, że mógłbym to zrobić. Dobra, stary, co powiem cię giereczki, siema, dościg. Jest 0-1. Ramka, zaraz zmienimy. Mister widzu. Czekaj, na blesie. Na blesie są dojebnięcia, moim zdaniem. No zobaczmy, czy się przeliczyłem. Chyba nie. Chyba. Dobre pozycje trzeba złapać i będzie fajne. To jest za blisko. Konservative i sånn. Zajebiście. Dobry start. Porównaj sobie widzu ten start w tej grze, a w tamtej. To są dwa różne starty. Right there. Nie będę się szarpał o takie małe rzeczy już. Zajebiście. Naprawdę jest świetnie. Naprawdę jest świetnie w tej grze. Tylko many brakuje. Musiałbym dostać coś do many. Jeżeli będzie coś do many, to lecimy jak szaleni. Lecimy jak... No coś do many bym potrzebował, ewidentnie. Black Dragon, Big Black Dragon, oho. Lina. Krawat dostałem co najwyżej. Na górze mam kolejny konflux. Many mi brakuje, ewidentnie, brakuje many. Ja bym miał drewno. Jeżeli w tej turze miałbym zebrać tylko drewno, mogę to przeżyć. Wtedy kupię magię, będziemy mieli troszkę tańszą magię. Tak, i w next kupmy magię. Na flyu zrobimy sobie rzeczy stąd. Korona do many tutaj jest, by the way. Korona do many jest here. Najpierw musiałbym, no najlepiej jakbym kupił jedno i drugie, ale raczej nie kupię. Ramka już zmieniam. Spokój. 3, 2, 1, pipopok zmienione. Dobra, poczekaj, czyli jeżeli kupię ziemię, to będę musiał polecieć tu z buta. No raczej kupimy ziemię na razie i polecimy na te ważki. Dobra, i to już jest naprawdę bombastyczny start. Ale to jest mapa. That's the map, boys. That's the map. Dobra, w next robimy to, kupujemy kolejną magię. A teraz pytanie, czy szybkie wyjście, czy jednak dalej jednego tego ptaka zagrać? Burzaków mamy od groma. Burzaków mamy od groma. Przyrost też będzie fajny. Ptaka czy szybkie wyjście? That's the question. Bo ja mógłbym zaraz robić cycki, mógłbym zrobić to, mógłbym iść w dół. Tu jest trochę siana. Tam cyce trochę daleko, tu cyce trochę siana. No nie wiem. Ciężko powiedzieć. 1 do 1 spójno zostaje zagrane tu. No to jest tak tłusty start. Getting by, by. Gonna be a flame. No to jest bardzo tłusta mapa. Tłusta as fuck, bro. Dobra, nie sądzę, że raczej będzie to biedny HotA i robotów granych na main na CC. Aha. No dobra. Będę musiał to przeżyć chyba. Top 1 HotA jestem w stanie załatwić. Natomiast roboty ciężej, dopóki buffa nie będzie. Tak, żeśmy się umówili, tak? Tak. No dużo chcecie mi zabrać, bardzo dużo. Dobra. 30 magmersów, łapanie. Mielony, mielony, mielony. No nie wiem, ty, no jest dylemat co zagrać, totalnie. Better now. No, armia przepotężna już na ten moment. W sumie, jeżeli zagrałbym ptaki. Jeżeli zagrałbym ptaki. Kolejna czapa do many. Nie układ spędzi. Jeżeli zagrałbym ptaki. No to i tak mogę się wybronić przed Olinem w tej grze. Tak mi się wydaje. Mormana, aha. Bardzo dużo treżuraków z tej strony. To jest niedobrze, bo mało siana będę miał wtedy. Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Na celot. Oj kurwa, dałem... Aj, źle! Pojebało mi się, myślałem, że dałem blesa w pierwszej. Better now. No powiem wam, że mam dylemat i to w chuj gruby. Mam dylemat i to w chuj gruby. Nie wiem ty, no mam straszny dylemat co mam zrobić w tej grze. Jeżeli będę chciał to 5, 6, 7. Nie wiem. Gregor, dziękuję bardzo za 36 miesięcy subika, witam. Zrobić jeszcze... Nie, no ewentualnie... Dziękuję za 3 latka, witam. Poczekaj, no mogę robić bez problemu wampiry, w dueli ptaka nie mam, raczej wychodzimy, gdyż nie mamy po prostu nawet dueli ptaka za bardzo widocznych. Więc raczej po prostu postawmy na wyjście, co? Tak chyba będzie rozsądnie zagrać. Chyba tak będzie najlepiej. Jeżeli bym wyszedł teraz, to mogłoby bardzo oddać. 2 razy wyjście na giganty i teraz pytanie, który ma w sobie tytana. Jak nie ma tytana, to raczej wychodzę luźno na dwie strony. Ojojaj, pytanie, czy któryś ma tytana. Ojojoj. Jak myślisz? Dobra, liczę, że ten nie ma, nie? Dobra, nie ma. Nie tak luźno jak myślałem, ale wyjdziemy. Gówniak trzyma mocno. Do przeżycia strata. Dług po wyjściu. Dług po wyjściu, na razie z niego nie skorzystam, co prawda. No dobra, poczekaj, trzeba pomyśleć, co zrobimy. Co zrobimy teraz? No muszę tu Dunga zrobić, to na pewno. Będzie portal. Raz, dwa, trzy. Zróbmy gildia, tak? Gildia. Mogę pójść podziemia, dokupić tego frędzla, dokupić tego. Zrobić tak, tak, żeby dobrać to. Czy ja mogę to jeszcze wytradować? Mogę. Dobra. Mam jedno DD jeszcze jakieś. Więc można by zrobić siano. Siano albo surowce. Siano albo surowce. Dwójka Olka? Eny? Coś tego? Moja dwójka Olka. Nie mam dwójki Olki. Dużo czasu tracę, ale to jest ważna całkiem tura. No nie wiem, no może meduzy zrobię po prostu. A zrobimy chyba po prostu meduzy. Dołapuję to, co mam. Bo raczej więcej nie zrobimy w tej turze. Shadows on the streets. Dobra, ciach, ciach, ciach. No dobra. Jak w kołowie wybierać. Aktualnie Bidley albo owacek standardowo, ale raczej Bidley. Widzę, że drogę mamy znowu przechuja. Pierdzielany abstak. Bym się zesplitował na to. W sumie jakbym dostał łucznictwo, byłbym za. Taktyka. Dobra. Dobra, git. Dobra, ładnie. No ja jestem za tym, żeby zagrać to łucznictwo. Dobra, i co? Mamy trochę surowców, więc wydaje mi się, że można tu by zrobić wampiry, żeby jeszcze mi jakiś przyrost przyszedł. Tu mamy rozbudowane te elementale, tutaj niekoniecznie. Mógłbym zrobić cytadelę. Mógłbym zrobić cytadelę. Dlaczego? Bo mamy trochę... Nie, ten surowiec oddałem, teraz widzę. Trochę lipa. Pod wampiry nie pasi mi to. Dobra, no i co? Bierzemy Mida w next. No ja jestem za tym, żeby chyba zagrać smoka, no. Monary wrócił w tej pre-release, czy grasz jakąś inną wersję? Wrócił w pre-release, no. Biorę to, bierzemy Mida. No jak dostanę jeszcze jakieś tam wampiry jedne, no to już na pewno będę mógł topy robić, nie? Obiecać nie mogę. Jakbym miał wampy, to bez problemu możemy zrobić jeszcze tutaj fajne dwa itemy na start, nie? Znaczy we Fluxie jest Monary, czy mam... Nie, Monary. Nie wiem, co ta Monara jest jakaś. Dobra, trzeba tu zrobić market. Trzeba tu zrobić market i będziemy tradeować jak szaleni. Tak. Tu będzie market. Mamy komplet marketów. Czy oponent wyszedł? We don't know. Nie wyszedł. Dobra. Dobra, hop. Dobra. Dobra. No to smoka jest sporo części, przyznam. Tu muszę zrobić to. A muszę zostawić, to mogę oddać. Zrobiłem tu gildię, nie? Zrobiłem tu gildię. Zrobił topę, dostał jakieś fanty. Dobra, zobaczymy. Te bechy i te ogólnie rzeczy jakieś tutaj fajne mamy. Potrzebuję jeszcze jednej puszki z wampirem. Myślę o tym, żeby jeszcze ewentualnie skoczyć do DD2, zrobić te stockpile. Wtedy dobudować wampiry, bo tutaj ile mam? 8 wampirów. Jedna puszka z wampem, żebyśmy mogli zacząć robić topy. Tu na pewno już będzie trzeba się też bunkrować tak samo, nie? Poprzednią gierkę mieliśmy bardzo słabą, to mamy bardzo dobrą. Ale widzę, że oponent dostał grubą topę. Więc nie jest wesoło. Czekaj. 4, 5, 6, 7... Ring minus luck minus moral i klata 4-4 niewidoczna jeszcze, jeżeli chodzi nam o łogra, znaczy smoka. No, smok byłby dla mnie zajebisty. Przy tym przyroście elementali co mam, nawet potem robić jakieś elemental konfluksy. Tak. Leci puszka, kłócą się wampów, ma staty, 27 wystarczy. Aż takich statów nie mam, w sensie na pewno buduję wampiry, jak widzisz. I tu. No to nie jest taki hop-siup, jak mówisz. Na pewno buduje. Gąska na krowach. Gąska kopium. Dużo. Okej. Okay. Dobra, będzie fuleko. Bardzo szybki fuleko. Ciekawe, że w piździe mają wampy te krowy. Dobra, najsik. To może mnie... Czy klątwa Amon-Ra może mnie tutaj sięgnąć? Taki gość. Nie wiem, bo zastanawiam się, czy tutaj puszek jeszcze mu nie opierdolić. On już sam tu będzie sięgał albo próbował sięgnąć. No chyba nie, co? Myślisz, że będzie mnie atakował? Musiałby być o samych ptakach, szczerze. Nie no, wątpię, żeby mnie sięgnął. Bardzo mocno w to wątpię. O. Zrobię jakieś tawerny, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Stoi na ptakach. No jak nie sięgnie, to będzie bomba, bo sobie to biorę stąd puszki, zrobi mi się ekonomia. Mam piryla da moment. Wtedy zrobiłbym but tu, dd tu. Nie, zrobimy z tej strony, bo to mogę zawsze jeszcze złapać, jak będę brał później, nie? Dobra, ekonomia by była, wampiry zaraz będą. Czyli będziemy nieustannie budować te zamki. Ja bym chciał zostawić 400 ruchu na koniec, żeby wrócić po te wampiry stąd i postawić wampiry tutaj. Tutaj powinny mi chociaż jedne wampy wpaść, raczej nawet dwa. Jaki trade był tutaj? Nie pamiętam, jaki minus dla mnie. Ale no ja na minusie. Ja mam jeszcze puszkę na cycach, ale ta puszka na cycach może być śmiertelna dla mnie. Mam też puszkę na liszach. Puszka na liszach chyba aż tak nie zaboli. Chociaż tą puszkę na liszach to robię jedyny time. Dobra, chyba zrobimy po prostu to. Surowce się przydadzą. Dobra, czyli tak, dobieramy wampy jeszcze stąd, czemu by nie? Amplifier. Nie wiem, czy on będzie chciał mnie pchać od razu. Hard to tell. Tu sobie jeszcze zrobimy to. No jeżeli on będzie chciał mnie od razu pchać, będzie niewesoło. Myślicie, że będzie leciał od razu? No staty mogę dorobić, of course. Po co ci amplifier, żebym mógł ewentualnie drugie wampiry jeszcze postawić. No shield jest za free. Ewentualnie mógłbym robić shield topa, żeby się przed nim bronić. Shield topa i nie wiem, księga wody. Księga wody, tą portal tu. DDDD. Zobaczymy. Zostaw szlaki, na wampach lataj. Tak zrobimy, tak zrobimy. Dzięki, że mnie poinformowałeś. Panie Koko. O, na to bym nie wpadł. Nie po to robiłem te wampiry pewnie, żeby na nich latać. No raczej nie wiem, czy on będzie mnie pchał. No ma vortex, ma pierdoły. Ale nie pcha mnie jeszcze. A 42 wampy to ogarną roboty tutaj na pewno, więc... Najpierw zrobimy to. Are you serious? To jest tyle, myślałem, że jakiegoś minusa założyłem, resa czy coś. Więc ja faktu, że na razie będziemy mierzyć w Smokulca. Tego nie będę grał, never. Mała topa. No topa strasznie mi się skasztaniła. Lord, give me a sign. Jego staty skoczyły mocno. Dostałem tyle co Shielda 4. Więc lipa. No nie podoba mi się to. Nie widzę KPK. Nie widzę KPK. No czapkę szympansa widzę. No zobaczymy co on wymyśli. No raczej Feniksów na razie bym nie grał. Można ewentualnie Feniksy zagrać później. Bo ile mamy tutaj? Mamy jeden duel tu, dwa tu. No te duele Feniksa są strasznie rozdupcone. Policzę ile mam. 1, 2, 3. No chujowo. Ta dwójka Olka też nie wiem gdzie jest. Lord give me a sign. On idzie po Sajda. KP na liszach, zajebiście. Zajebiście, ale nie skorzystam. Kurwa mać. Dobra, tu mam KP. Będzie soj po drodze. No i pytanie, jakby to teraz rozegrać. No duela na pewno bym chciał stagować. Może nawet kupię, bym powiedział. I liczymy na to, że nie będziemy gubić armii. Dobra, soja odpuścimy. Soja odpuścimy. To sobie zaczniemy budować. Będę myślał też o zrobieniu tych Feniksów, wam powiem szczerze. Bo ekonomię mamy przezajebistą już. No. Przezajebiste eko mamy. No nie, no muszę się zastanowić poważnie nad tymi Feniksami, ale widzę tylko 3 duele z 5 i każdy jest w chujowej pozycji. To ma źródełko 1000 ruchu. Czy to jest źródełko 1000 ruchu z jego strony? Or not. Jeżeli w tej samej turze przejął zamek i ma 1000 ruchu, to się wkurwie, nie? Jaka to jest szansa, że to jest źródło 1000 ruchu? Fuck. Czy to jest źródełko 1000 ruchu, boys? Wydaje mi się, że nie chcę ryzykować tym, nie? Znając Dolfiego, farciarza może być. I wtedy będę miał przejebane. Nie? No tylko się boję, że to jest fartuch, nic więcej. Może, no jeżeli to będzie ten spot, no to jest przekozacki. Zróbmy resursy w sumie. No jak będę potrzebował siana, to będę potrzebował tego siana w dużych ilościach również. No trochę lipa, no. Drodzy in progress. No wątpię, żeby on tam na tym. No, jeżeli tam jest źródło, to żygnę. To już na pewno będzie żygańsko z mojej strony. O, sprzedałem te surowce. Ogólnie kotłów będę potrzebował od chuja, więc zróbmy tak. No dobra. Te zamki jako tako rozbudowane, cholera. No jakbym teraz szedł tak na chama znowu w sajda i coś tam z niego dostał, dograł te ptaki cholerne. No tutaj no dwa ptaki w jednej turze mogę zrobić. Trochę szmelcu mógłbym sprzedać, ogra raczej nie planuję grać. Gdzie on jest? On jest u siebie. No mógłbym skorzystać z tego artefakt merchanta. On coś tutaj wykupił, widzę. On gra raczej nie będziemy grać, so fuck that. Coś na kasę bym potrzebował jeszcze opchnąć. La, 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 la. Dobra, spoko. Ja jestem za tym, żeby był strajdowany jeden side za side'a. Jak on mi da ten side'a, tylko po prostu chcę go przejąć, żeby był w mojej kontroli, nic więcej. Tu marketu nie zrobiłem, mogłem zrobić market. Tutaj też muszę zrobić market. Jak wezmę ten zamek, zrobię te cyce, żeby zabrać czas, zrobić DD tu i powiedzmy, nie wiem, tą portal tu zrobić DD tu. No to taki dograć można, nie? Taki dograć można. Mogę sprawdzić jeszcze podziemiem, bo to albo konflikt będzie zawsze dla mnie, albo będzie... Albo będzie... Okej, czyli on tam leci. No dobra, czyli co? Ja oddaję tego side'a, co? Oddajemy side'a. Czy ja mam armorera w tej partii? Napnął bechy specjalnie na tą okazję, więc... Nie mam armorera w tej partii. Not bad. Dwójki olki stąd też nie dostałem. I miałbym brak dwójki olki i miałbym tylko jedną topę stąd. Dobra. No średnio, że oddaję ten zamek, ale chyba do przeżycia, czy nie? Necrodwelli nie mam jakoś dużo, ale no nie, zacznę grać w Firebirdy. No dograłbym szybko jeszcze Firebirdy. Ta. Poczekaj, czyli mamy jeden duel przejęty, widzę raz, dwa, trzy. I ostatniego nie widzę, czyli musiałbym go teraz tu poszukać pewnie, nie? Czy nie? Po co jest grane? Późne ptaki, elementale będę chciał grać, no i nekro. Trochę mnie martwi to, że nie będę miał armorera na niego, ale trzeba to przeżyć chyba. Zobaczymy, no gorzej z tymi dwójkami olkami, że stąd tutaj dostałem. Dostałem tylko jedną topę, straciłem tutaj dużo czasu, szczerze. Ogólnie bardzo dużo chcę w tej gierce mieć, zobaczymy czy będzie to realne. Tego nie będę grał, tak jak mówiłem. On tam farmi i chyba będzie pikował duele również. Dobra, tak. Tak. Dobra, tak, to market powinien być, but fuck that. Dobra, no nie wiem, zrobię jeszcze teraz gołębia, żeby zrobić tego gołębia, czyli co, miałbym fulla? Miałbym fulla gołębi, potem się skupiam na statach i na mi idzie już. Znowu grany late game, no co ty chcesz, żebym grał early game? Na stronga teraz. Konami mam całkiem spoko w tej grze, no będzie miał więcej zamków, myślę, że będzie grał te kiełbachy zajebane. Mogłem grać early game na stronga oczywiście, żeby nie było, że zaraz ktoś mnie to źle interpretował, ale chłop miał tak duże staty, że ja będąc na mizie miałem mniejsze staty, jak on wyszedł z biomu. Dobry wieczór, zioła pani Paulo, witam. Taki mały szczegół, że chłop miał takie staty, że się zesraliśmy praktycznie. Nie wiem, co on tam będzie planował grać, nie wiem, czy czarne smoki to będą, czy co to będzie. Firebirdy też będę chciał zagrać, for sure. Dobra, czyli co? Tak. Zbierzmy to, weźmy Vortex już zawczasu. Nope. Na Nergole? Nie chciałem Nergoli, tu on jest. Smoka? Nie wiem, czy będę grał, cholera. Będę grał smoka? Nie wiem. Zostawmy to, idziemy tu. To kasacja, to tak. Tutaj to. Dobra, czyli mamy dograne elementale, mamy dograne już Feniksy, tak? Czy ty nigdy nie oszczędzasz timera? No ciężko. Trzeba by jakieś topki złupić. Tutaj mu nie złupię. Znaczy na siłę mógłbym mu zabrać tą topę tu. Tu mam topę w sumie. Może pójdę po tą topę na save, bo potrzebuję trochę kasy. Gosto. Długo oglądam, jesteś spoko gość. Szkoda tych widzów z opóźnieniem, którzy cię, jak to oni myślą, dla żartu obrażają. Pozdro. Kurwa, dziękuję za 5 dyszek do Dejcika oczywiście. A nie, dobrze widziałem 5 dyszek? Chyba tak. Oni sobie tak żartują, to z miłości, widzu. Także nie przejmuj się. To z miłości wynika. Jakieś części smocze bym dostał. Tego co widzę, ale gąskę już mam i czapkę już mam. Nie wiem, czy on do mnie idzie, czy nie. Mogłem pewnie jeszcze to zrobić. Nie, nie mogłem. Ogólnie będę grał właśnie tak tą armię, jak widzicie. 1 do 1 to. Tak. Dobra, pyrosy postawione. Musiałbym voltaże postawić. Wolty i voltaże. Tu tutaj brakuje mi. O Jezus, tutaj mi brakuje surowców jeszcze. Tam mamy ringa do smoka. Dobra, ogólnie widzę itemy, które bym chciał grać. To mnie bardzo cieszy. Tu nic nie mogę postawić. Dobra, czyli tak, do smoka mi brakuje shielda i miecza. To mam. Shielda i miecza by mi brakowało do smoka, który byłby dla mnie pretty cool. Na razie plany są, żeby to zagrać. Tu bym miał łuk 5% do sharpshoota. Okej, czy to jest atak, czy to jest farmienie? Pytanie, no. To jest atak, czy to jest farmienie? Chyba farmienie, co? Ja mam kazeta, żebym mógł biegać. Tutaj pójdziemy w tej turze. Tak, tu pójdziemy w tej turze. Tu zrobię sobie vortex. Dobra, czyli co? Tutaj musiałbym zrobić castla. Będzie mi barakować siana w tej grze, pretty sure. A tu co musimy zrobić? Woltarza. Tu możemy zrobić market. Kapitol. Dobra, jakbym powiedział, w dużej mierze jest full bolid. Ja tu mam smoki postawione. Nie, mam, okej. Pamiętaj, że dopiero teraz się bije o tego. No dobra. Zebrałbym to i zebrałbym ten miecz. Tu jest shield. Czekaj, mieć shield mi brakowało, right? Czyli mam tego smoka, jeżeli będę musiał się bronić. No maderwat. No nie wiem, czy ja nie pójdę po prostu zrobić tą topę, bo tutaj tego boksa i tak będę brał, więc może zrobimy w tej turze to, żeby zrobić to. Czyli pach, pach, pach. Będzie siano. Jedne feniksy trzeba po prostu zbudować. On idzie w podziemia. Niech idzie. I guess. Nie wiem, czy ja muszę się cofać stąd. Tak i nie chyba. Raczej mnie tu nie sięga, więc go ahead. On idzie w podziemie, ewidentnie. Dobra. Szczerze jestem za tym, żeby postawić jeszcze te... resursy feniksowe i kotłowe. Dobra, i teraz już praktycznie na czysto jedziemy. Kasa jest, tutaj kasa zaraz będzie do końca. Potem już lecimy na czysto z pieniędzmi, z surowcami. I temowo brakuje mi shielda, żeby po prostu złożyć smoka, więc jak będzie trzeba się po niego cofnąć, to się po niego cofniemy. Te puszki są osiągalne już z tej pozycji, więc pewnie jeszcze zrobimy sobie tutaj coś. I zobaczymy co dalej. Po co brałeś taktykę, skoro mogłeś kupić wodę? Mam wodę przecież. Z HotA czy jeszcze nie? Jeszcze nie, witam. Ogólnie ja będę musiał zagrać jeszcze tego. Antyresa, nie? Wydaje mi się. A nie, gdzie on teraz stał. Zmiłuj się. Ładować karabiny na serii, mieszać beton. Dobra, ostatni budynek, jaki mi brakuje, to jest tu kastel, nie? No tak, to mamy wszystko. Dobra, 2 all, będziemy mieli stąd z 2 puszkami. Tu jest puszka z tym. No nie wiem, ja będę musiał grać antyresa, right? No będę potrzebował siana jak lodu, więc fajnie by było jeszcze jakieś topy podostawać, nie? Topek za dużo nie zrobiłem, szczerze. No tam taguje jak szalony. Tego co widzę. To też jest jeden z ostatnich moich wydatków już. No zobaczyłbym topę tu, bo jedną bym pożyczył, szczerze. Boję się, że mi zabraknie. Brak armorera ogólnie może mnie w tej grze zgubić. Dobra, pożyczenie jednej topy jest spoko. Dobra, pożyczenie topy jednej jest spoko, bardzo spoko. Nie lepiej grać na Million Ghostów i anime zamiast antyres. No właśnie, nie wiem, cholera. Musiałbym mieć sharpshoota, antydispel i wodę. Ale potem animatora nie mam. No tak, ten sharpshoot się nie mieści za bardzo w tym eku. Ja nie wiem, czy... Ogólnie allstaty albo smok. No smoka mogę w każdej chwili złożyć. Tu 2 puszki do podniesienia. Stąd topa zabrana. Tą topę będę robił z tej pozycji. Pójdę teraz chyba po tą topę, bo wydaje mi się, że on też gra dosyć mocno greedy. W sensie będzie chciał mieć bardzo dużą armię. I ja mogę to zatrzymać. Muszę zrobić też jednego Feniksa już zawczasu. No te kotły, no zrobiłem nawet resursy, żeby się te kotły kotłowały tam. Wezmę Golden Ball'a, może po prostu Golden Ball. No sharpshoot bym miażdżył, nie? Muszę się zastanowić, jaki miałbym docelowy build. Jeżeli grałbym staty, antydispel musiałbym mieć. Antydispel, woda. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć tak 1 do 1, co powinno być grane. Nie wiem, co ja powinienem grać w małych itemach. Tu jeszcze kopium. Naprawdę nie wiem, co ja powinienem grać w małych itemach. Tu musimy full builda zrobić. Tu w sumie nic, tu tak. Co ja powinienem grać w małych itemach? W małych itemach, nie w dużych, boys. Sharp. Może bez antydispela po prostu? Ty, Sharp bez antydispela, bo on jest barbarzyńcą. Sharp bez antydispela. Sharp, księga wody, księga ziemi. No i może mieć wody. Kwestia tego. On będzie robił albo kiełbasy gra, on albo gra kiełbasy, albo gra smoki. Nie wiem jeszcze co, wydaje mi się, że kiełbasy pewnie. No ma wodę, nie no barb nie może mieć wody. Elementali przyrost też mamy przepotężny, tak jak mówiłem. Normalnie chyba... No, where is he? Okej, idzie po kolejne podziemia. A, nie padł mi jeszcze. Oj. A, tu miałem Firebird po prostu. Surowców będę potrzebował od cholery. Dobra, no ja chciałbym teraz tą topę zabrać po prostu. 3 puszki, 4 puszki stąd, tutaj jeszcze parę puszek. No puszki plus wykupienie. No siana mam jak lodu. Siana mam jak lodu, zaraz będziemy, nie wiem, tu zrobię chyba kolejny Artifact Merchant. Wydaje mi się, że muszę mieć pod ręką Artifact Merchanty, żebyśmy po prostu się gdzieś tam nie zagubili w pewnym momencie, nie? Księgi ognia grać nie będę. No, wymienię teraz trochę surowców na kamień i kotły. Chociaż w sumie czy na kamień potrzebuję? Kamieniem już chyba nie potrzebuję. Czyli smog plus sharp jest grany końcowo. Smog albo... Allstaty. Bo allstaty też by były spoko, żebym się mógł bufować z drugiej strony i resować. Jeżeli dojdzie do takiego close finala. Chociaż z drugiej strony jak będę grał antyresa... Nie, nie mogę grać antyresa przy szarpie. Ciężko zdecydować. No, łuk 5%, żebym wiedział. Dobra, zrobię jeszcze tak, bo tego grać nie będę, tak jak mówiłem. Dużo kotłów, od chuja kotłów potrzebuję. Tego też grać nie będę, tego też grać nie będę, tego tu i tego tu. Nie wiem, czy on stoi tak, żeby się ze mną bić, czy nie. Chyba stoi poza drogą, mi się wydaje, tak, mocno poza drogą stoi. BBD. Mhm. Nie, no raczej nie dobiega. Dziwne by było, jakby dobiegł. Dziwne by było, jakby dobiegł. Robota, roboty aktualnie są, no to roboty, ale to też zależy. W sensie w budowaniu są masakryczne, nie? Ale może w jakim zastosowaniu jeszcze będą. No nie tam jest, raczej mnie nie schwyta, co? Więc jakbym sobie chyba tutaj tak jolo polatał, to nie dostanę punishmentu. Raczej nie powinniśmy. Dobra, no... No robimy te roboty. Mogę zrobić DD2, dobrać defa i smoka i mogę dobrać jeszcze trochę surowców, wtedy mi zostanie ten skosik. Bardzo mało statów uważam, że mam z tej strony. Tu będę robił to z tymi puszkami. Uważam, że bardzo mało statów dostałem w tej grze. Nie wiem, ile on ma. Też trochę słabo, bo ja nie wiem, czy ja będę chciał wychodzić na open fielda. No będzie miał dużo lepsze staty, wydaje mi się. Zobaczcie, ile ja widzę terenu, ile mam dwójekolek. Tyle co nic, mam dwie, czyli przynajmniej dwie on ma, plus jakieś areny, nie? Insidy. No, myślę, że pod kątem statów to będziemy mieli giga w pierdol. Ja brałbym to, tak. Oho, chcą się we mnie wysadzić, mąka giga. Odsuń się ode mnie. Muszę uważać z maną. Trzeba zdecydować, co będzie grane, Boys and Bears. Czy to będzie ten Sharp zajebany w smok? Nie. Dobra, czuję, że ten Sharp mógłby oddać, nie? Ogra graje, bo jak Beszek pierdolnie to koniec. Nie no, jakiego ogra? Ogra na pewno nie będę grał. Albo smok, albo smok, albo Allstat z czymś. No z jednej strony jak zagram Sharpa, to nie, znaczy jak zagram Smoka, nie będę mógł sklonować w pierwszej Feniksów i nie będę mógł również blesować się i tak dalej, nie? Coś tam zaraz postaram się zapuścić. Wiecie co? Jebać tego Smoka. Gdzie on jest? Jebać tego Smoka. Nie ma tego smoka. Teraz mi i tak przypadkowo się praktycznie złożył, więc... Antyresa chyba zagram. No bo co on zrobi, jak nie będzie mógł żonglować sacrifice'em, powiedz mi. Co on zrobi, jak nie będzie mógł grać sacrifice'a? HP set? No nie, no bo tylko Feniksy będą dostawać bonus z HP seta. Wydaje mi się, że lag... Speed? Nie, ring do speeda. Ring do speeda, ewidentnie. Co on tam gra? Chuj wie. Mogę tu zostać jeszcze turę z tego co widzę. Dobra, będzie trzeba sprzedać cały towar sum. Ja. Zrobię to. Tak, zrobimy to. Czekaj, to. Idziemy sprzedać temy. Z czego się składa smoki, co on daje? Odporność na spele 1-4, tylko mówię, nie będę mógł robić klonów, nie będę mógł blesować i tak dalej. Kurwa. Nie wiem. Czekaj, no bo tylko tracę klona tak na dobrą sprawę na tych, jak się zwie. Na dobrą sprawę tracę klona na Feniksach. Czy to jest aż tak dużo pytanie? Bo też no będziemy grać burzaki i tak dalej. Ale z drugiej strony burzaki, karpie i tak dalej też lubią dostać blesa po prostu. A pod kątem statów, wydaje mi się, że armią, ale wydaje mi się, że będziemy bardzo ubolewać w tej grze pod kątem statów. Bles na nekro, bles na burzaki, na karpie, na Feniksa. No i klon, no i prayer. Prayer też może być moją przewagą w tej sytuacji. Tutaj bójka, olka, nowy. No nie wiem. Ogra nie chcę raczej. Bo musiałbym grać anti-dispela, ja chcę na pewno Sharpa grać. Tu będę miał jeszcze jakieś puszki do zebrania. Tu mam puszki plus arenę. Jak to zrobić? Ale ty byś musiał grać, więc... Ale on nie ma wody, jest barbarzyńcą. No chyba, że ma wodę, skyrollował, no to unlucky, XDD i tak dalej i przegraliśmy, nie? Ale... Witam stary gościa, Matias, witam. Dobra, zabrałbym to i zabrałbym to. Where is he? U siebie. I want in the sky. Tu artefakt merchantu nie mam. Ale tego już nie używamy. Muszę też po trochu zbierać te wszystkie swoje jednostki i tak dalej, bo po prostu nie wiemy, kiedy będziemy atakowani. Dobra, smok robi papa, ewidentnie robi smok papa. Dobra, i nad resztą trzeba się zastanowić. Dobra, git, no. Gdzie jest smok? Nie, smoka walić. Musimy podjąć męską decyzję do buff. Wydaje mi się, że będą dużo lepsze dla mnie. Nawet pod tego Sharpa są lisze. No lisze, burzaki, karpie, no nie wiem. Znaczy Sharp jest grany na 1000% z mojej strony. Mam jeszcze jednego konfluksa niezebranego tego. Protki protkami. Tu mam 4 ataku do zebrania. Ten notak trzeba zebrać. Tu mam jeszcze atak do zebrania. No, musimy jak najwięcej ataku pizgnąć. Tutaj mamy jeszcze 3 puszki do zebrania na jedną turę. Ogólnie mapę, wydaje mi się, że tą pustynię wyczyściłem całkiem solidnie. Tu mogę jeszcze ewentualnie ten spell power dobrać. Nie wiem, a nuż będzie bardzo close walka, że będę musiał się ręsić. Okej, chyba on chce się ze mną bić. Czyli co, szar, 2 książki, antyres i speed. Nie? A, muszę tylko tu armię wykupić. Okej. Czy ja tu to biegnę? Oh, no, 1 krok away, Jesus. Szkoda tego budynku. Nawet puszkę już odpuściłem sobie. 70 Feniksów. Antyres mi się wydaje, czy nie? Po swojej nutce, jaką wybierzesz, wpuść jeszcze z łaski swojej Anna Jantar za każdy uśmiech twój dla widza. No musi być antyres, wydaje mi się. Dobra, puszki wezmę z góry. Wezmę puszki z góry i ten laki moralnie. Tutaj mi trochę tych puszek zostało. Plus jeszcze atak. No trochę liszy dobrałem. A, może minus lag? Jakby doszło do close sytuacji, burzaka zawsze by było fajnie postawić, nie? Wezmę minus lag. Bo w pierwszych turach i tak robię klony, i tak robię. I tak robię te blesy. Animator mam minus. Mam antyresa. Możliwe, że szuka HP setu. Tak, sprawdza markety, szuka HP setu. Tutaj. No tutaj jeszcze się statów chłop na chapie. Tanie, czego nie bić na tubę w takim razie na tym open. Poczekaj. Co ty tam masz? 66 bechów, trochę ptaków. Najszybsza jednostka jest 12. Sprayerem ja będę miał 12. Nie no, w zamku będzie lepiej, mi dużo lepiej. W zamku będzie mi, wydaje mi się, że dużo lepiej będzie mi w zamku. Co prawda zmieni, zostanie trochę statów, ale chyba tak będzie najlepiej. Będę mógł strzelać do niego jak do kaczki. Z tej sytuacji, nie, żeby nie okazało się, że zaatakuje mnie, a ja będę miał eko nałożone, więc zróbmy tak. To jest jeden. Nie mogę nałożyć eko, bo się boję, że dostanie szajby, stwierdzi, że jebać tego ringa i jazda, nie? No i czy on tutaj będzie skakał, idzie po kolejny market. Postawić drugą gildię po Bolta i Prota. Możemy postawić. A on nie będzie używał chainów, co ty? Chociaż się ja chcę grać antyresa. Flaszki nie będę grał. Tego też. Dobra, i to wszystko. I have 1600 moves. Tak. Ciach. No nie wiem, kurwa, no nie wiem, czy ja go powinien walić na dziursko. Na pewno muszę zabrać tego ringa. Zróbmy jeszcze trójkę. Trójka będzie taka stricte do biegania. Dobra. Ciekawe, czy to jest flaszka, czy to jest ring. Mam nadzieję, że to jest ring, którego właśnie zabrałem. No nie, tutaj dwójkę olkę bym musiał oddać. On będzie w zamku teraz. Nie dobrał przyrostów, szczerze. Ja go chyba będę dosiadał, czy nie? Ja go dosiadam. On nie dobrał przyrostów, a teraz może dobrać przyrosty. No jeżeli nie miałby tego HP seta, tak samo. Manę nie, manę to on będzie miał, for sure. No zastanawiam się, czy go nie bić w turban. Nie miałbym najgorszej sytuacji teraz. A tak tam się jeszcze nachapie rzeczy. O. Majś piseta, czego ty szukałeś? Mur nie padł, więc mógłbym go zamknąć. Mur nie padł, więc mógłbym go zamknąć. Mógłbym dać skipa. Czekaj, ty masz 12 i ty masz 12. To będzie miał 11. Taktyka na taktykę jest dół. 14. Konie mógłbym go zamknąć. O, ten mi dobiega do burzaka. Antyberka do dispela. Raczej nie wiem, czy to są staty z ogrem. Nie powiedziałbym. Ja się albo wjeżdżam z klonem. Jest antyres, tak? No będę musiał strzelić w te głupoty, będę musiał się poblokować. Wydaje mi się, że chyba Prayer. Wydaje mi się, że chyba Prayer w pierwszej. Prayer albo klon, to są tylko dwa spele, które mogę zagrać. Prayer no pozwoli, że będę mógł strzelić niektórymi rzeczami przed nim. Będę musiał zablokować burzaki for sure. Wydaje mi się, że chyba Prayer i zablokowanie bramy czymś, tylko nie wiem czym. Nie wiem, czy nie będzie koń. Meduzy nie są problemem, boys. Meduzy nie są problemem. Zdaję mi się, Prayer. Minus 0 i minus 2. Ja mam plus laka. Wydaje mi się, że Prayer chyba. Wydaje mi się, że Prayer. Nie wiem, czy mi na Ghost Dragonach aż tak zależy, czy nie chciałbym oddać pierwszego strzała w te. Ale potem zginął od bechów i innych jednostek. Potem, czy ja mogę sobie katapultę zniszczyć? W teorii mógłbym sobie zniszczyć katapultę i on byłby uwięziony resztą jednostek. No wampa przed to, wampa przed to. Karpie raczej nie zdążą uciec. Poczekaj, muszę stwierdzić, jak się ruszamy. Ja mogę sobie katapultę rozwalić i on nie wyjdzie już. Mógłbym to zrobić liszem nawet. I namiot też wtedy rozwalam. I on siedzi, i to siedzi w środku wszystko. Od tego zastanawiam się, czy... Nie, dobra, na razie skip, nie? Boję się, bo on ma ofensa. Ja też mam ofensa, archery, ale ja nie mam armorera, on może mieć armorera. Każdy ruch teraz ma giga znaczenie. Kawaleria broni wejścia, blokuje wejścia. Wampir przed burzaka na pewno. No, wampir przed burzaka na pewno. No, Feliksa bym poczekał. A ja czy go z Dragonem właśnie nie chcę go tam troszeczkę zmęczyć. Dobra, ogr. To są staty na ogrze. Cacze, big staty. Dobra, jeżeli rozwalę katapulta, rozwalę. Jeżeli rozwalę katapulta, rozwalę. No to nie wyjdzie. Będzie ok. Ogólnie ogr jest bardzo nieprzyjemny dla mnie. Myślałem, że to są zwykłe staty, a to są staty na ogrze. No wiem, że staty mogą być problemem. Dobrze, na razie zrobił głupotę. No i pytanie, czy to wystarczy? Pytanie, czy to wystarczy. A jak to nie... Masz wodę? You got water? Water or what? Co to jest kurwa za TP? Yes, I do. No to kurwa, jak on miał wodę, to ja nie miałem szans tego wygrać od początku. No ja pierdolę. A pierdolę, no jak ja gram na wodę barbarzyńce, to co ja mogę zrobić? Zesrać się mogę, no kurwa mać. Ja się bez problemu, bo bym to teraz sobie zapierdolił po prostu. Zablokował bramę, to nie może wyjść i wygrywam. Ja pierdolę, no seriously teraz do mnie. Ale to jest kurwa smutne. A ja pierdolę, no nie, zdechciewa się żyć. O co gram tak długo, jak chłop ma kurwa wodę, nie? Come on. No nie, GG. Cały czas mówił, że ma wodę. Idź w chuj. Idź w chuj. Idź. Ja pierdolę, tyle grać, serio ma wodę? Czy tutaj był ten bóg z murem, nie? O, żadek się właśnie grać. Pokaż, czy miał wodę. Miał wodę, no to jak ja mam grać lejta, jak on ma barbarzyńcę z wodą? To by, jakbym się bronił w zamku, nic to nie zmienia, bo się tepekuje i robi prejera do ogra. Ja pierdolę, no. Barbarzyńca nie może mieć wody, gościu. Barbarzyńca może dostać wodę tylko i wyłącznie z chatki lub z uczonego.